słowa modlitwy proszę proboszcza parafii wojskowo-cywilnej pod wezwaniem matki odkupiciela w Gdańsku, księdza prałata podpułkownika Wiesława Opana. Nasza obecność. Dzisiaj w godzinie 2 będę pomnikiem. Jest zawsze też wyrazem naszego pragnienia połączenia ofiary powstańców warszawskich z ofiarą Jezusa Chrystusa. Mówił się więc za poległych powstańców, za pomordowanych z nami. Proszę dla nich o własne zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas to od złego Amen. Idź na odpoczynek, raczej dać Panie. A świętość i ulicę na tym świecie. Jednak poczuwają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy Państwo, obecnie odczytany zostanie apel pamięci przez kapitana marynarki Macieja Hermana z 7. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, a następnie zostanie oddana salwa honorowa i odebrany sygnał hasłu Wojska Polskiego. Niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Gdańska, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku, aby w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przywołać pamięć bohaterów heroicznego zrywu, którzy oddali swe życie w obronie stolicy i ojczyzny. Pochylmy głowy za dumie i skupienie, aby złożyć hołd wszystkim rodakom, dla których ojczyzna była dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy Armii Krajowej oraz dowódców wszystkich zgrupowań, którzy podlegli na barykadach bohaterskiej Warszawy. Wołam bohaterskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Stańcie do apelu! Bohater! Kto was woła? Żołnierze Wojska Polskiego, bohaterscy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili się opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu! Apel! Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Do was wołam, dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Władysławie Sikorski, Michale Karaszewiczu-Tokarzewski, Kazimierzu Soskowski, Stefanie Rowecki-Grodzik, Tadeuszu Komorowski Boże, Leopoldzie Okuliński Nieświadku i Augustie Emilu Fieldorfie Nil. Stańcie do apelu! Do apelu!
Przywołuję żołnierzy Armii Krajowej z plutonu w związku z odwetu kryptonim Wachlarz, struktur KDW-u i oddziałów partyzanckich oraz żołnierzy w ruchu Szarych Szeregów. Wzywam prowadzących działalność dywersyjną w fabrykach i na kolei oraz bohaterów operacji Burza. Stańcie do apelu! Wołam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania, a także funkcjonariuszy wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei i straży ogniowej, którzy z narażeniem życia bronili Polaków. Stańcie do apelu! Wolę! Przywołuję żołnierzy i partyzantów Komendy Obrońców Polski, Roty Tucholskiej, oddziałów Grunwald, Polskiej Armii Podziemnej, Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, Polskiej Organizacji Zbrojnej SNAG, Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego oraz Batalionu Śmierci, którzy stanęli do walki z okupantami. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, ofiary zbrodniczej przemocy, zamęczonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, katowniach gestapo, rozstrzelanych w egzekucjach oraz zamordowanych w stalinowskich obozach i więzieniach oraz w innych miejscach kaźni za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam rodaków walczących z wrogim systemem w okresie powojennym o wolność i niepodległość, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczęścili wysiłków, by pamięć o powstańczym zrywie nie uległa zatarciu, upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać jej i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wzywam do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Czesława Cywińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, współinicjatorów wielu akcji upamiętniających w kraju i na emigracji niepodległościowy wysiłek Armii Krajowej, prezydenta miasta stołecznego Warszawy, późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego, twórcę Muzeum Powstania Warszawskiego, wiekopomnego znaku pamięci i edukacji o powstaniu, którzy wraz z żołnierzami Powstania Warszawskiego, generałem Stanisławem Komornickim pseudonim Nałęcz oraz pułkownikiem Zbigniewem Dębskim pseudonim Prawdziw zginęli na służbie ojczyzny w katastrofie smoleńskiej, a ich dzieło na zawsze stanowić będzie hołd dla bohaterstwa powstańców warszawskich. Stańcie do apelu! Do was się zwracam potomnie. Pamiętajcie ofiarę krwi i życia złożoną na ołtarzu ojczyzny przez powstańców i mieszkańców Warszawy, którzy godnie wypełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w waszej świadomości tradycji oręża polskiego
będą przykładem wierności żołnierskiej przysiędze w imię Boga, honoru i ojczyzny. Niech pamięć umęczonych i pomordowanych mieszkańców stolicy pozostanie na zawsze w sercach potomnych. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego salwa honorowa! Kompania, chodź! Zaranie, chodź! Do nogi, chodź! Kompania, chodź! Do salwy honorowej! Salwa, honoruj! Podziemnego. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc oraz o przygotowanie wizytówek. Poza zdziałem. Stój! Mam to tutaj panie profesorze.
dobrze. Wiązawcze kwiaty składa posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Agnieszka Pomorska. Wiązawcze kwiaty składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Piotr w imieniu sekretarza stanu generalnego konserwatora zakładu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Wojciecha, pan dyrektor biura Marcin Adam. Wiązanka kwiatów składa prezydent Gdańska Aleksander Adamkiewicz wraz z delegacją Rady Miasta Gdańska. Wiązankę kwiatów składa reprezentacja samorządu województwa pomorskiego, wiceprzewodniczący sejmiku województwa pomorskiego w Grzegorz Żelak oraz do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego. Pani Hanna Śliwa-Bielesiów, pan Andrzej Kowalczyk, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Tamara Owiecka-Olszewska, Stefan Turzyński i Jerzy Tarasiewicz. W imieniu konsul generalnej Niemiec w Gdańsku pani Corneli Piper składa pani Beata Butler-Klein i pani Iris Wolf. Komendant portu cywilnego w Gdyni, komandor Wojciech Krysia, przedstawiciel 17 terenowego oddziału wojskowego major Kamila Zalewska, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku major Piotr Jurczyk, zastępca komendanta wydziału żandarmerii wojskowej w Gdyni major Marcin Kołodziejski. Wiązankę kwiatów składają służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Policja, nadkomisarz Tomasz Kowka, naczelnik sztabu Policji.
Policji Gdańska. Starszy brygady, pan Brysz, zastępca komendanta miejskiego w Gdańsku. Mocny oddział Straży Granicznej. Major Straży Granicznej Piotr Nieszpowski, placówka Straży Granicznej w Gdańsku. Wiązankę kwiatów składa delegacja Polskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przewodniczący prezes Pułkownik w stanie spoczynku Zbigniew Drozd. Wiązankę kwiatów w imieniu Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej składa pan Janusz Kotler, wiceprezes Zarządu Okręgowego i pani Irena Dobrowolska-Żyła, sekretarz oddziału w Gdańsku. W imieniu dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku składa nadkomisarz Adam Zalewski. Wiązankę kwiatów składa pan Andrzej Stanisław Adamczyk, prezes Oddziału Pułkownik Związku Pilsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Młodzieży Sympatyków Niebieskich Beretów. Pułkownik w stanie spoczynku. Pan Andrzej Morawiec, pan Tadeusz Jabłoński. Wiązankę kwiatów składa Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Irena Liberski oraz pan Józef Kubicki. Składa parafia pod wezwaniem Piotra. Wiązankę kwiatów składa pan Piotr Deroś i Jakub z Polski 2050 Szymona Hołowni. Wiązankę kwiatów składa działacze Konfederacji Wolność i Niepodległość.